Witajcie szanowni widzowie. Dziś wielka inauguracja, film, do którego przymierzałem się od roku. Jest to jeden z tych tematów do zrealizowania, które siedziały mi gdzieś w tyle głowy. I oto jest. Prześledzimy Wisłę na odcinku od Tyńca do Przylasku Rusieckiego. Nasz film zaczniemy od tezy. Gdyby nie Wisła, nie byłoby Krakowa. Uzasadnienie? Umiejscowienie Wzgórza Wawelskiego wśród rozlewisk Wisły, Rudawy i Prątnika skłaniało pierwsze społeczności do osiedlania się na tym obszarze. Nakładem sporej pracy i kilku dni filmowych materiał przy współpracy z pięknie dopisującą pogodą został zrealizowany. Informacyjnie powiem tylko, że wszystkie ujęcia były nagrywane w godzinach między 16 a 19 każdego dnia. Głównie po to, aby zachować zbliżone warunki oświetleniowe. Całkowita trasa wyniosła około 32 km, a przelot w sumie zajmuje 1 godzinę i 10 minut. Prędkość lotu zazwyczaj wynosiła 30 km na godzinę. Większość materiału została przyspieszona dwukrotnie, tak aby wszystko nie zajmowało więcej niż 40 minut. Z konieczności film ten ukaże się w dwóch odcinkach. Tak na marginesie, zastanawiam się, kiedy będziemy wydawać filmy w odcinkach i sezonach, jak Netflix. Aha, koniecznie odwiedźcie linki, które publikuję w opisie pod filmem. Będzie tam wiele materiałów dodatkowych z trasy przelotu, jak zdjęcia czy panoramy 360 stopni, jak również podlinkowane artykuły z opisanych i sfotografowanych przez nas obiektów na trasie przelotu. No dobrze, tyle tytułem wstępu. Wystartowaliśmy w Tyńcu i chwilę temu podziwialiśmy piękne opactwo benedyktynów. Na naszym portalu jest artykuł oraz wiele zdjęć z tego miejsca. A przed nami próg wodny Kościuszko wraz ze śluzą Kościuszko, kładką rowerową oraz małą elektrownią wodną. Próg wodny Kościuszko jest jednym z 6 stopni piętrzących wchodzących w skład drogi wodnej Górnej Wisły. Został otwarty w 1990 roku i służy do regulacji poziomu wody. Po lewej stronie stopnia znajduje się śluza dla jednostek pływających o ładowności do 1000 ton. Tuż za progiem zobaczycie górski tor kajakowy należący do krakowskiego klubu kajakowego, który jest jednym z najstarszych i najbardziej utytułowanych klubów kajakowych w Polsce. Został założony w 1928 roku. Po naszej lewej w oddali na wzgórzu pięknie prezentuje się klasztor ojców Kamedułów w Bielanach, o którym też mamy artykuł na naszym portalu. Nieraz na filmie będą Państwo mogli zaobserwować kajakarzy eksplorujących Wisłę na długim jej odcinku od stopnia Kościuszko do samego centrum Krakowa. Jest to niesamowicie przyjemna forma rekreacji, jak również przy zachowaniu minimum ostrożności bezpieczna. Uregulowana Wisła na odcinkach pomiędzy stopniami wodnymi płynie spokojnym i leniwym nurtem, nie stanowiąc zagrożenia. Z całą pewnością warto zainteresować się tą formą rekreacji. W tym momencie po lewej stronie możecie dostrzec zbiorniki wodne należące do krakowskiego zakładu uzdatniania wody z ciekawą historią i zabytkową zabudową. Jest to jeden z najstarszych zakładów wodociągowych w Polsce, uruchomiony w 1901 roku, który przez ponad 50 lat był podstawowym źródłem wody dla Krakowa. Zakład pobiera wodę z pobliskiej rzeki Sanki. Na powyższym zdjęciu możecie zobaczyć, jak krakowskie wodociągi prezentują się na zdjęciu z drona. I dodam, że na naszym portalu jest również artykuł o wodociągach. Korzystając z okazji, kiedy na filmie niewiele się dzieje, posłuchajmy, co ciekawego o Wiśle ma do powiedzenia zaprzyjaźniona ekspertka ochrony środowiska Monika. Od czasów rewolucji przemysłowej, czyli od XIX wieku, człowiek próbuje uczynić sobie ziemię poddaną. Jednym z takich działań jest regulacja rzek, polegająca na prostowaniu biegu rzeki, ujmowaniu w betonowe koryta, budowaniu betonowych progów, jak stopień wodny Kościuszko czy Dąbie. Rzeka meandrująca to rzeka o krętym korycie i dużej liczbie zakoli, najlepiej z bogatą roślinnością nabrzeżną w postaci drzew i krzewów. Taka rzeka jest najbardziej przystosowana do zmian klimatu.
charakteryzuje się wolniejszym przepływem, wolniejszą erozją, szybszymi procesami samooczyszczania wody. Prostowanie biegu rzeki powodujące odcinanie meandrów i betonowanie brzegów przyspiesza odpływ wody, sprzyja powstawaniu fal powodziowych. Dzieje się tak, ponieważ przy szybszym przepływie wody zachodzą gwałtowne procesy erozji, czyli wymywania brzegów rzeki oraz erozji dna rzeki, przez co obniża się zwierciadło wód gruntowych na terenach sąsiadujących. W chwili obecnej w krajach wysoko rozwiniętych, które coraz częściej odczuwają tego skutki, preferowane jest przywracanie naturalnych brzegów rzek, poszerzanie terenów zalewowych, np. przez przesuwanie obwałowań dalej od koryta rzeki, a przede wszystkim uwalnianie ich z betonowych kanałów. W dłuższej perspektywie jest to działanie tańsze i bardziej korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla człowieka. Wisła, która ma jeszcze wiele odcinków nieuregulowanych, jest w dużo lepszej kondycji niż Odra. A ja dodam od siebie, że takie zjawiska erozji koryta rzecznego zachodzą poniżej stopnia wodnego przewóz, czyli ostatniego dotychczas wybudowanego stopnia kaskady górnej Wisły. Przewóz odwiedzimy w dalszej części filmu. Warto nadmienić, że z uwagi na plany budowy kolejnego nowego stopnia wodnego Niepołomice, które pojawiły się już w 1946 roku, a w okolicy 2020 pojawiły się plany koncepcyjne, nie wykonano bezpośrednio poniżej stopnia wodnego przewóz zabezpieczeń przeciwerozyjnych dna i brzegów Wisły. Na razie to tyle informacji technicznych. Zrelaksujmy się odrobinę i rozglądnijmy po okolicy. Po lewej stronie mijaliśmy Przegorzały wraz z widocznym wcześniej na filmie słynnym pałacem i basztą w Przegorzałach, umiejscowionym na zboczach rezerwatu Skałek Przegorzalskich. O nim również jest artykuł na naszym portalu. Z prawej strony mijamy Bodzów, dawną wieś przyłączoną do miasta w roku 1941, w której na szczycie wzniesienia znajdują się pozostałości fortów z czasów austriackich. W dole, blisko Wisły, widzimy ścieżkę rowerową prowadzącą w kierunku Tyńca i stopnia wodnego Kościuszko z fragmentem szlaku twierdzy Kraków. Zbliżamy się do Pychowic. Przed nami w oddali jest widoczny most techniczny, a z prawej proszę zwrócić uwagę na ciekawe tereny. Obszar zalewowy przed wałami Wisły. Dzikie i surowe zakątki Krakowa na podmokłych terenach. Raczej mało kto się tam zapuszcza. Z lewej strony Wisły wałami prowadzi również ścieżka rowerowa w kierunku piekar. Korzystając znowu z chwili spokojnego przylotu, posłuchajcie kilku ciekawostek o Wiśle. Wisła ma długość 1047 km i przepływa przez 9 województw. Ma łącznie 32 dopływy prawe i 29 lewych. Wisła jest jedyną tak dużą rzeką w Europie, która nie jest uregulowana przez zapory i tamy na całej swojej długości. Wisła ma swój początek na wysokości 1106 metrów nad poziomem morza na Polanie Barania Góra w Beskidzie Śląskim, a swój koniec na wysokości 2 metrów nad poziomem morza w Zatoce Gdańskiej. Wisła dzieli Kraków na dwie części, Stare Miasto i Kazimierz po lewej stronie oraz Podgórze po prawej stronie. W Krakowie posiadamy tramwaj wodny, który kursuje od czerwca do września, łącząc 7 przystanków na Wiśle. Widoczne po prawej wzgórza to Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, czyli potocznie nasz słynny Zakrzówek i Skałki Twardowskiego, o których zrobiliśmy film. Jest na naszym kanale. My tymczasem zbliżamy się do mostu Zwierzynieckiego, a po naszej lewej stronie od jakiegoś czasu ciągnie się dzielnica 7 Zwierzyniec, której nazwa wywodzi się od wsi włączonej do miasta w 1909 roku. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej malowniczych części miasta pomiędzy Wzgórzem Wawelskim a Bielanami. Wśród najważniejszych atrakcji Zwierzyńca są klasztor Norbertanek, park Dycjusza, ogród zoologiczny i lasek wolski.
Po naszej lewej mijamy klasztor norbertanek, założony w drugiej połowie XII wieku i tuż za nim ujście rzeki Rudawy. Na horyzoncie majaczy zamek, którego nikomu chyba nie trzeba przedstawiać. Aby tradycji stała się zadość, w tym momencie chciałbym podziękować wspierającym nas patronom, jak również zachęcić Was, widzowie, do wsparcia tego kanału oraz naszego portalu Kraków z Nieba, co przyczyni się z całą pewnością do jego dalszego rozwoju. A przed nami Zakole Wisły oraz Most Dębniński, który łączy centrum miasta z dzielnicą Dębniki. Został wybudowany w latach 1887-1888 jako most kolejowy, a następnie przebudowany w 1951 roku jako most drogowy. Warto w tym momencie wspomnieć, że jeszcze do 1938 roku u stóp Wawelu istniała malownicza willa Rożnowskich, zbudowana w 1891 roku. Na naszej stronie jest o tym artykuł, który polecam. Jako że przelatujemy przez centrum Krakowa, poświęcimy chwilę, aby zagłębić się w historię starego koryta Wisły, ponieważ jest to ciekawy fragment historii miasta. Stare koryto Wisły przebiegało wzdłuż obecnej ulicy Dietla, łącząc Wisłę z Rudawą. Koryto to istniało od średniowiecza do XIX wieku, kiedy to zostało zasypane i zlikwidowane, ponieważ w połowie XVII wieku, gdy wody prądnika skierowano na wschód z pominięciem Starej Wisły, zaczęła ona powoli zanikać. A teraz popuśćmy wodze wyobraźni. Jesteśmy w czasach średniowiecza, a nasz film wyglądałby tak. Skręcamy i właśnie wlatujemy nad ulicę Dietla, którą do XIX wieku przepływało nieistniejące już północne ramię Wisły, które od XIV aż do XVI wieku było głównym nurtem rzeki na terenie miasta, tak zwana Stara Wisła. Rzeka płynęła wzdłuż współczesnej ulicy Dietla i dalej Alei Daszyńskiego, oddzielając Kazimierz od Krakowa. To właśnie tam znajdował się jedyny istniejący w średniowieczu most nazywany Pons Regalis, most królewski, łączący te dwa miasta. Z ciekawostek, na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Dietla i Stradomskiej podczas wiercenia otworów pod słupy trakcyjne w 2019 roku na głębokości około 3 metrów natrafiono na przyczółki mostu z 1824 roku, właśnie tego mostu Pans Regalis. Spójrzmy teraz na jedno z nielicznych zdjęć przedstawiające smętne resztki Starej Wisły oraz most kolejowy z roku 1863 stojący przy obecnej ulicy Grzegórzeckiej, który niedawno został zburzony i odtworzony pod nową linię kolejową. My tymczasem wracamy po tej historycznej dygresji na trasę naszego właściwego przelotu śladami istniejącej Wisły. Po lewej stronie okazale prezentuje się naszym oczom klasztor zakonu Paulinów na Skałce oraz bazylika świętego Michała Archanioła i świętego Stanisława. Lewa część Wisły to krakowski Kazimierz, natomiast z prawej mijamy hotel Forum oraz Ludwinów, odrobinę dalej ujście rzeki Wilgi. W czasach średniowiecza większość transportu odbywała się drogą wodną. Wisła jako rzeka żeglowna stanowiła ważną drogę komunikacji. Tę trasę pokonywało drewno, sól z bochni i wieliczki, a także i miedź, którą następnie przez Bałtyk dostarczano do europejskich portów. Kraków należał wówczas do Związku Miast Portowych. Przed nami most imienia Józefa Piłsudskiego, który jest najstarszym, kompletnym mostem drogowym nad Wisłą w mieście. Został zbudowany w latach 1926-1933. Po naszej prawej stronie mijamy również Stare Podgórze. Zbliżamy się do kładki imienia ojca Bernatka, który doprowadził do budowy szpitala Bonifratów w Krakowie.
okładka została zbudowana w 2010 roku na miejscu nieistniejącego obecnie Mostu Podgórskiego, czyli mostu imienia cesarza Franciszka Józefa I. Most funkcjonował w latach 1850-1925 w pobliżu zniszczonego przez powódź 1813 roku Mostu Karola. Łączył krakowski Kazimierz na tamte czasy jeszcze z miastem Podgórze. Rozebrany został w 1936 roku. Most Powstańców Śląskich w Krakowie to most drogowy nad Wisłą, który łączy Śródmieście z Podgórzem. Został zbudowany w 1913 roku jako most Krakusa, ale w 1971 roku zmieniono mu nazwę na cześć uczestników Powstań Śląskich. Tuż za nim znajduje się zmodernizowany most linii kolejowej E30 wraz z dopiero co oddaną do użytku kładką pieszo-rowerową łączącą Grzegórzki z Zabłociem. Most Kotlarski jest mostem w Krakowie, który łączy dzielnice Grzegórzki i Zabłocie nad Wisłą. Jest to najdłuższy w Polsce most łukowy, bez filarów na rzece. Został zbudowany w 2001 roku i ma długość 166 metrów. Tuż za mostem, po lewej stronie Wisły, można zobaczyć Park Grzegórzecki, w którym znajdują się relikty Fortu 17, luneta grzegórzecka. A po prawej stronie mijamy Zabłocie. Za widocznym na pierwszym planie mostem kolejowym widzimy zbliżający się stopień wodny Dąbie, który został zbudowany w latach 1957-1961 i składa się z jazu, śluzy, przepływki dla ryb i elektrowni wodnej o mocy 2,9 MW. W 1966 roku nad stopniem powstał most łączący dzielnice Grzegórzki i Podgórze. Stopień wodny ułatwia żeglugę na Wiśle, hamuje erozję, reguluje poziom wody w rzece, w pewnym sensie również podnosi walory krajobrazowe rzeki w centrum miasta. Pełni również ważną rolę podczas okresów suchych, ponieważ podnosi poziom wody na rzece. A my powoli zbliżamy się do końca pierwszej części filmu o naszej krakowskiej Wiśle. Tym wszystkim, którzy wytrwali do końca, serdecznie dziękuję oraz gratuluję. Mam nadzieję, że materiał był chociaż odrobinę interesujący. Staram się i włożyłem weń wiele pracy. W drugiej części filmu polecimy dalej poprzez stopień wodny Przewóz aż do samego Przylasku Rusieckiego. A po drodze zwiedzimy port Kujawy. Obiecuję, że druga część filmu o Wiśle będzie odrobinę spokojniejsza i nieprzeładowana moim gadaniem. Za ostatnim stopniem wodnym Przewóz będziemy mieli również okazję zobaczyć z lotu ptaka, jak wygląda i jak bardzo różni się nieuregulowany fragment Wisły od tego, co na co dzień mamy okazję oglądać w Krakowie. Kolejna część filmu już niebawem.